No i dobra, gołębie zapakowane, lot narodowy, prawdopodobnie ostatni. Co zrobić? And champions for my club. Fuck off. Dobra, zobaczymy. Prawdopodobnie ze 4 dni gołębie spędzą w gołębniku, w kabinie. Nie ma pogody, leje i tak ma być. No tutaj wam chciałem powiedzieć, jak u nas hodowca z klubu wyszkolił gołębie. To są młode gołębie. I uwierzcie mi, one nie są głodne. To są gołębie, które na gwizdek reagują, tak zlatują z nieba. Poza gwizdami. Od samego początku, mogę później powiedzieć ewentualnie, jak będziecie chcieli, jak on to zrobił, jak je wyszkolił. Gołębie nie są głodne. Witam wszystkich ponownie. Kolejny lot. Kolejne emocje. No dzisiaj myślałem, że będą dwa loty. Mamy lot z Francji, ten narodowy, i lot z klubu. Na Francję wysłałem 7 gołębi. Zakoszowane były już w czwartek o 6 rano. Dzisiaj jest niedziela. 9:56. Gołębi z Francji nie wypuścili i prawdopodobnie jeszcze dzisiaj też nie wypuszczą. To będzie 5 dni w kabinie. Będzie rzeźnia. A na Francję wysłałem 7, do klubu wysłałem 12 gołębi. Kilka gołębi zostało w domu. Zacznę już troszeczkę kombinować z motywacją. Pogoda jest, jaka widzicie, nie? Raz czarno, raz trochę jaśniej, trochę pokropiło, także podejrzewam, że gołębie będą miały i deszcz po drodze, no i przede wszystkim wiatr. Wiatr po barachanach nie widać, nie? Tu jesteśmy trochę schowani, ale wiatr jest bardzo silny, 40 parę mil, co oznacza około 70 na godzinę. Południowo-zachodni. Południowo-zachodni, zachodni, no tak przechodzi. Także gołębie raczej będą przewiane, raczej mogę się spodziewać gdzieś od tej strony. Lot z Bovingdon, niestety tylko 128 mil, to jest jakieś tam 200 parę kilometrów, zdaje się. Nie? Coś koło 200 kilometrów. No i czekam, powinny teoretycznie być, bo 7:50, o, zaczyna padać, cholera jasna. 7:50 wypuścili, to czyli już jest 2 godziny 7 minut lotu. One już powinny być w zeszłym tygodniu. Kurde, będę musiał się zaraz schować, cholera pada. W zeszłym tygodniu gołębie leciały z 240 km, 2 godziny parę minut. Więc, a tutaj idą, to nie gołębie. No nie, o nich teraz nie pada, jak gołębie mają przylatywać, no. Cholera jasna. No i widzicie, na lot narodowy człowiek się tak napalał, jak nie wiem. A tu, żebym wiedział, że gołębie będą przytrzymane kilka dni, 5 dni w kabinie, o ile w poniedziałek. No w poniedziałek ma być pogoda, no. Więc w poniedziałek prawdopodobnie wypuszczą. No ale nie dałbym tych rocznych, kurczę, no te 4 roczne, które poszły na Francję, na pewno bym zaoszczędził, gdybym wiedział tylko, że taka sytuacja będzie miała miejsce. Niestety nie przewidziałem. Na kanale tam w ogóle wiatry są niesamowite, tam jest 50 mil nawet na godzinę, czyli 80 km na godzinę, więc wieje okrutnie. W poniedziałek ma wiatr znowu być mocny, ale północny, czyli będą miały w dziób. Więc po 5 dniach w kabinie, 500 km tam ponad, no to spodziewam się po prostu rzeźni, masakry. Każdy zresztą mówi, że po 5 dniach w kabinie to już jest raczej, no ciężko będzie jakieś gołębie dostać, nie? Tym bardziej u mnie 7 sztuk, jak poszło tylko. Tak jak wam mówiłem, ze względu na kasę, to jest za drogi sport, żebym ja wysyłał większość lub wszystkie gołębie, to nie ma takich szans. Kurczę, zaraz będzie 2 godziny 10 minut, a gołębia nie ma. Z tak krótkiego lotu. No ale tutaj wiatr dzisiaj naprawdę będzie robił cuda. Myślałem, że się wstrzelę, nie wstrzelę się. Dzisiaj nie ma piwa, zimno. Powiem wam, i tak troszeczkę motywacja mi spadła. Motywacja spadła ze względu na to, że
Ten sezon nie układa się tak, jak myślałem. Myślałem, że na narodowe będę wysyłał, że tutaj dwa loty dziennie, że te loty też będą dłuższe, a tu federacja skróciła sobie, mimo że wzięli pieniądze oczywiście za cały sezon. No to skrócili sobie loty, mimo że połowę sezonu lecimy tylko praktycznie, połowę lotów, to i tak skrócili kilometry, szukają pieniędzy pewnie, ale o, na barchany jakby ktoś chciał. Miałem pytanie odnośnie numeru telefonu do sąsiadki. Ludzie chcieli się pytać, gdzie takie barchany się jeszcze kupuje. No niestety telefonu wam nie podam, bo podejrzewam, że sąsiadka by więcej na telefonie siedziała niż ja. Rozrywana by była. No i nie ma. No kurde, nie ma, no. Come on. Poszło, oczywiście roczne samce poszły. Aha, jeden samiec roczny już ma po lotowaniu, bo ten bez ogona. Okazało się, że te pióra mu nie odrastają, bo on ma złamane przy samej dupie. Nie mogę nawet wyrwać szczypcami tych piór. Są tak złamane. No i rzeczą oczywistą jest to, że one po prostu nie odrastają. Także ten jeden samiec został roczny. Plus oczywiście ten ze złamanym skrzydłem, no to tam takie pierdy. No ale cztery roczne poszły samce, te, które mi zostały do lotu. Typowałem oczywiście tego, który w zeszłym tygodniu u mnie był pierwszy, a trzeci w klubie i siódmy w federacji. O, tutaj pozdrowienia dla Sławka. Sławek z Niemiec. Lot ten sezon ma po prostu niesamowity. Kurczę, kilka jedynek, sama szpica. Trochę mnie, o kurde, wiatrzysko mnie trochę cofło. Także Sławek, naprawdę gratulacje, niesamowite gołębie i odstaw tą 500-kę już w końcu, nie lotuj jej, bo to aż strach się bać, co się może na jakimś głupim locie wydarzyć, że ona by ci zginęła. Także trzymam kciuki w dalszym ciągu za jeszcze, bo tam jeszcze pewnie też macie jakieś loty. No nie, nie wstrzelę się. Także wznowimy relacje. Już minęło 10.02. Nie ma gołębia, więc te gołębie gdzieś poszły. Może po drodze jakiś deszcz mijały, no i będzie później. Oby się zleciały. No i oczywiście oby wygrały, nie? Bo ja tu nie ukrywam, że w dalszym ciągu próbuję. Próbuję coś ugrać. Później będziemy gadać, jak już pierwszy gołąb się pojawi, to będziemy gadać dalej. Do usłyszenia. O, rozjaśniło się, jest pierwszy gołąb. Chodź. Jest, w końcu, ale słuchajcie, 2 godziny 23 minuty. Także bardzo długo leciały z tych... O kurde, macie. Bardzo długo leciały z tych 200 km. No ale wiatr tu widać zrobił swoje. O kurde. Wiatr zrobił swoje, więc tam jest nie. Szczerze mówiąc, nie powiem wam skąd przyleciał. Nie mam pojęcia, nie widziałem. Może skoro tutaj cały czas patrzyłem, a nie przyleciał stąd, to może przyleciał gdzieś z kierunku. No ale przy takim wietrze z kierunku to raczej mało prawdopodobne. Zdaje się, że to jest roczny samiec. Jest drugi. Czy to będzie do mnie? Nie, skręcił. A jest tutaj. Jeden poleciał gdzie indziej, drugi jest do mnie. I to będzie stary samiec, czyli ten pierwszy to był roczny wieś kapilka. Chodź. Zobaczcie, jak tylko się jasno zrobiło, to od razu gołębie zaczęły przylatywać. Więc one musiały dostać deszczu. Chodź. Ani jednego, ani drugiego nie typowałem. Tylko dwa typy są. Dobrze, mamy dwa gołębie. Wiesiu, twój pierwszy gołąb, ten czerwony, to był twój 105. 105 albo 110, je mylę. 105, o, są dwa gołębie. Tak, czyli... No może ten pierwszy, kurczę, chociaż dużej przerwy nie było. To z reguły jak jest... parominutowa przerwa między pierwszym a drugim, to wtedy jakoś tam, o, zobaczcie, one nie mogą w ogóle wylądować. Chodź. Dwa gołębie, czyli mamy 4 z 12. Jest typowany.
przyleciał. Trochę późno. Chodź, 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 chodź. Tak, ten teraz właśnie co siada, to jest typowany. Gołębie w tygodniu nie miały żadnego treningu. Niestety pogoda non-stop rozpierdziela. Jest non-stop praktycznie deszcz u nas. Także ani jednego treningu nie było. Gołębie Boże. Oj, przepraszam. Kurde, tak wieje, że mnie normalnie... Zimno mi jest, no. Niby jest te 14 stopni, ale przy tym wietrze to naprawdę nie jest za ciekawie. Okej, 4 gołębie z 12. To jak na razie to chyba samce prawie. Ten samiec, może jedna samica przyleciała, zaraz zobaczę. Ajajajajajajaj. Tak, samce. Tu jest 105, a nie, to 105 przyleciała trzecia, czyli 12 przyleciał pierwsza, tak. 13, 110, nie, dobrze, dobrze mówię. Więc Wiesiu, to jest twój gołąb pierwszy. Później jest 12, ten czerwony. I znowu Wiesia gołąb, 105. I ten typowany. 4 gołębie. Trochę mniej cieszą takie loty, kurczę, mniejsza ilość gołębi, mniejsze kilometry. Ta pogoda do... No mówię, motywacja naprawdę spada przy takich lotach. Gdzie to powinno być trzas, prask i pokrzyku. Nie ma nic. No liczę, że ten pierwszy może, kurczę. Skoro go nie widziałem, że on wracał od miasta, to może, może się uda. Ale nie chce mi się z drugiej strony uwierzyć, że przy takim wietrze one by z kierunku przyleciały. Mało, mało prawdopodobne. No nic, obadamy. Tam dwa... Nie, to nie do mnie. Come on, baby, come on. Come on, baby, come on. No dobrze, że te baldachimy tutaj latają, to przynajmniej gołębie nie zabłądzą. Nie, to nie do mnie. Kurczę, no gdzie one są? O, jest. A nie, to dzikus. O, jeszcze mi tu dzikusy latają. O, coś się tam wywraca. Wiem, to dzisiaj pewnie szkód trochę narobi. Tam coś idzie, też nie do mnie. Oj, ciężko będą miały. Te, co przelecą, to naprawdę będą miały przeprawę. Z tym bardziej, że ja je, licząc na łatwy lot, troszeczkę wyżyłowałem. Tutaj nie będę ukrywał. Tam coś idzie? Dwa? Nie, to nie, te też nie do mnie. Tych dzikusów mam tutaj tyle, tych miejskich gołębi. Naprawdę się ciężko pokapować. No i nie ma. Skoro jest przerwa taka, to może, może się uda z tymi pierwszymi gołębiami. Teraz, żeby tylko się ta reszta... Są partnerzy oczywiście tych, co na Francję poszły, to zostały w domu. A ja właściwie powinienem iść i wpuścić te samce, nie? One tam przed celami czekają. Samice są pozamykane. A to jedna z ważniejszych kwestii, jaka jest, to wpuścić je do samic. O, Wiesiu, to są twoje gołębie. Mówię do Wiesia Pilka. Jest 105 i 110. No idź do samic, idź, idź. Proszę bardzo. Zasłużył pan. I tam. I tutaj jest jeszcze ten typowany, który w zeszłym tygodniu był pierwszy. Jak na typa, to i tak źle nie przyleciał. To może jeszcze jako... Może jako typowany jeszcze coś ugra. Któż wie. No ten samiec nie ma samicy, bo jego samica poszła na Francję. Także będzie musiał poczekać do jutra, niestety. Z tym samcem nie mogę trafić, bo on mi potrafi tak raz na jakiś czas wystrzelić i nigdy nie wiem, czy mu zostawić samicę, czy go lotować. Tak,
tak sobie to wygląda. No chłopaki, co tam? Samice czekają, gruchają, a wy co? Może i trochę zmęczone, nie? Przy takim wietrze, mimo tam tego, że 2 godziny z groszami lot trwał, to może i są trochę zmęczone. Jednak walczyć z tym wiatrem trochę musiały. Jest następny gołąb. To jest... Aha, to stary będzie samiec, znowu 3-letni. No też będzie miał pecha, bo jego samica chyba też poszła na Francję. Chodź, 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 chodź. No to była spora przerwa, nie? Idź do gołębnika, bo cię tu zwieje. Chodź, 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 chodź. Chodź, 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 chodź. Nie może się zdecydować na wylądowanie. A nie, to samica jest, dobrze. Samica, jej samiec jest. Chodź, 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 chodź. Nie może się zdecydować na wylądowanie, bo może ją zwiać. Ustawiła się pod wiatr. No chodź, 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 chodź. Idź już do środka, idź, 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 idź. Chodź, chodź, chodź. Tak, samica roczna. O, jest następny gołąbek. No to teraz mam nadzieję, że już jako tako będą przylatywać. Ale go zwiało. No, będzie miał ciężko wylądować. Jeszcze raz, nie ma szans. Nie uda się tak od razu. Chodź, 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 chodź. Chodź, 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 chodź. Jest 3-letni samiec. Jego samiczka jest na Francji. No jakoś musiałem te gołębie podzielić. No nie da się tak, kurczę, idealnie wycyrklować. Trudno. Jest jak jest. A co tam mamy? Ile tych gołębi jest? Oj! Co mnie tu się szarpiesz? Zaraz okulary założę. Ale chyba 7 będzie, nie? Czy 6? 6 gołębi jest. No to jeszcze 6 leci, kurczę. Tak, to jest ten 3-letni. Później roczna samica. No to dopiero pierwsza samica przyleciała. Samice tylko 3 poszły, nie? Także... Okej. Okay. Dziwnie te gołębie przylatują, powiem wam, że mimo wiatru takiego bocznego w ogon, no to one tak jakby z kierunku przychodziły. Strasznie dziwnie. W życiu bym się nie spodziewał ich z tej strony. Przy tak silnym wietrze. Pójdę tą samiczkę wpuścić. No co tam, chłopaki? No to... Co wy, nie w gniazdach? Co z wami się dzieje? Co tam się dzieje, co? Tam otwarte, a tutaj już nie, też jest otwarte. No to samiczka poszła do siebie. No. Siedzieć tam ładnie u siebie i gruchać. A ty co? Szukasz szczęścia, widzę. Do samiczki, tak jest. Pomizgalić się troszeczkę, pocieszyć się. No te 2 jeszcze czekają. No, 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 no. Przerwa, przerwa, spora przerwa. No jeżeli będzie jeszcze troszeczkę... O, jest następny gołąb. Dobrze. A już ten to definitywnie z północy. O, jest. Chodź, 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 chodź. Chodź, 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 chodź. No, trochę ogona jej brakuje. Czyli troszeczkę gdzieś tam... Przy takim wietrze to chyba najbardziej, czego się trzeba obawiać, to... No, jest następny gołąb. To tych... uszkodzeń gołębi, nie? Samica połowa. To
to chyba największe zagrożenie, jakie jest dla gołębi. To gdzieś o te druty, kurczę, o te gówna, żeby się nie porozbijały. Czyli mamy 8 gołębi z 12. Chodź. O, i skrzydełko nawet opuszczone, nie? 2 godziny 36 minut lotu. No ale, no wiatr. Dobrze, jeszcze minutkę poczekam, jeżeli nie będzie gołębia, to na tym zakończymy, na tych 8 gołębiach. Króciutki lot, więc nie ma tutaj co się podniecać. A tak jak mówię, gołębie z Francji, skoro nie mamy jeszcze wiadomości, to raczej w poniedziałek dopiero wypuszczą. Zobaczymy o której, czyli czwartek cały w kabinie, piątek, sobota, niedziela, no i w poniedziałek oby tylko wypuścili. Może jakiś big dream związany z tym lotem nie mam, no bo już dochodzi do mnie, tu jest gołąb, nie do mnie. Dochodzi do mnie to, że te roczne to będą miały bardzo ciężko. Jednak tu bardziej doświadczone gołębie powinny dać radę. No i kwestia, nie wiem, no tego pobytu w tej kabinie, czy one jakiegoś chrupska nie załapią, czy jak są karmione, wiecie, jakie to są dylematy, jeżeli gołąb na kilka dni zostaje w kabinie, nie? U nas narodowe loty nie wracają nigdy. Oni zawsze koszowanie jest w czwartek, niezależnie jaka pogoda. I potem czekają na pogodę i to ta pogoda musi być w miarę dla całej Anglii, żeby wszyscy mieli równe szanse. Z tego co słyszałem, to rekord w Midlands National był 12 dni w kabinie. 12 dni w kabinie, dopiero wypuścili gołębie. Także takie rzeczy też się zdarzają. Nie ma. Dobrze, na tym zakończymy. 8 gołębi, a zobaczymy się oczywiście później po listach. I jakieś podsumowanie lotu zrobimy. No i czekam na ten lot narodowy. Mimo, że jakoś tam może większych nadziei strasznych nie mam, no to po to wysłałem, żeby coś tam przyleciało, nie? Oby to wszystko było dobrze. Życzę Wam, hodowcy, sukcesów, dobrych lotów. Też nie macie tam łatwo w Polsce. Też jest narzekania bardzo dużo. No ale nieraz może by należało odpuścić sobie, a nie za wszelką cenę realizować program i w ten sposób pozbyć się gołębi. Nie wiem, no, czy ciężko w takich sytuacjach cokolwiek doradzić, bo to chyba porady to najgorsze, co mogą być. Każdy musi jakieś tam swoje wnioski wyciągnąć. Pozdrawiam i do usłyszenia, do zobaczenia. Witam wszystkich. Szybciutko podsumujemy ten lot. Lot taki dosyć znowu bardzo wiatrowy. Jak przychodziły, to widzieliście 10:13 i 53 sekundy. 10:15, 15, 15, 22, 22. Mam odbite na zegarze 9 gołębi. Później wyjechaliśmy z domu. Gołębie. Zegar odłączyłem, zawiozłem do klubu, bo miałem tam swoje zajęcia. No i później, jak wyszło z klubem. Mam tutaj listę klubową. Listę federacyjną znowu Wam print screena zrobię i pokażę Wam na liście federacyjnej. W każdym bądź razie, pierwszy gołąb z klubu był przede mną. Znowu sekundy. Znowu zabrakło sekund. Hodowcy, którzy wzięli te pierwsze miejsca przede mną, no, mieszkają na wschodzie naszego miasta. I oni o te kilkadziesiąt sekund mnie wypuścili. Ja, jak wspomniałem, pierwszego gołębia miałem o tym samym kilometrażu. Ten sam kilometraż praktycznie mamy. Co do kilometra, tam w małych metrach się tylko różni. Ja miałem 10:13, 53 sekundy. Pierwszy gołąb był 10:13, 24 sekundy. Czyli 31 sekund? 20. 34, 50, tak. 31 sekund. Bardzo malutko. Zabrakło.
tyle zabrakło, żeby ich pokonać. Tym bardziej, że jestem z tej całej szpicy jedyny, który jest z zachodniej części naszego miasta. No, wiatr tutaj zrobił swoje i pierwszy gołąb z naszego klubu jest pierwszym w federacji. Czyli praktycznie mam szóstego gołębia, z tym, że ex aequo jeszcze z jednym gołębiem, który jest z innego klubu, z sąsiedniego klubu. Także mój gołąb jest jako siódmy na liście federacyjnej, ale czas mamy dokładnie ten sam, co do sekundy. To znaczy prędkość mamy dokładnie tą taką samą. Jeżeli chodzi o listę federacyjną, teraz zrobię Wam print screena i pokażę. Więc pierwszy, tak jak u nas na liście tej klubowej, T. Mason, Wilkinson, Wilkinson, Greener i wtedy jest mój gołąb. Jako siódmy ex aequo z szóstym na tym samym miejscu. Chociaż nie wiem, dlaczego on punktów dostał o jeden mniej, a ja on więcej, a ja mniej. Jak ja miałem o 2 mile dłuższy dystans. Nie wiem, to jeszcze muszę się zapytać. Później miałem, zdaje się, na liście federacyjnej 15 gołębia, 20 i 21. No reszta już nie jest ważna, wiadomo. Także lot bardzo udany. Mimo tego opóźnienia, prędkość gołębi tam było 1500. Pierwszy gołąb miał 1575, mój gołąb miał 1568. Prawie 69. No, lot kolejny mogę uważać za udany, aczkolwiek no tych sekund, znowu zabrakło sekund. Ten bardzo silny południowo-zachodni wiatr na pewno te sekundy mi zabrał. Także przeszło mi koło nosa kolejna wygrana i no i może i być, że kolejna wygrana w federacji. Co do lotu z Francji, zrobię Wam jeszcze taką przebiczkę z tej listy klubowej. Co do narodowego lotu, wszystko wskazuje na to, że jutro wypuszczą gołębie. Ja będę w pracy, postaram się szybciej skończyć. Może mi się coś uda nagrać, aczkolwiek będzie bardzo ciężko i wszyscy przewidują bardzo duże straty, bo niestety 5 dni w kabinie plus wiatr się zmienia na północny, północno-zachodni, więc goły i bardzo silny, około 30 paru mil, czyli około 50-60 km na godzinę w dziób. Więc to będzie rzeźnia. To jeżeli gołębie, żeby tylko, tak żeśmy rozmawiali, żeby tylko przeszły przez kanał, żeby zdołały przejść, bo tam będą w porywach jeszcze większe wiatry nad wodą. I może, jeżeli poczują trochę ten swąd domu, to może gdzieś tam z siebie coś wycisną, ale będzie bardzo ciężko. Po czterech dniach, cztery dni, bo to na piąty dzień wypuszczą. Cztery dni w kabinie i później tak silny wiatr w dziób, to spodziewamy się po prostu katastrofalnego lotu. Dobra, ale o tym potem. To dopiero jutro. Dzisiaj ja śmiało mogę powiedzieć, że lot kolejny bardzo udany. Dwa polskie gołębie w szpicy. Ten pierwszy gołąb mój jako szósty, siódmy tam w federacji to jest gołąbek Wieśka Pilka z Polski. Oryginał, którym lotuje. Jeszcze nigdy gołąb z Polski tak dobrze mi nie przyleciał w mojej historii tutaj lotowania. Także to są pierwsze gołębie, które dają z siebie coś. Pozdrawiam wszystkich i do rychłego, do jutra, zobaczenia. Za mało, ciągle za mało.